Cześć, witajcie na kanale Ptasie Gra. Ja jestem Ptasiek i dzisiaj gra, której jeszcze na moim kanale nie było. Mamy serię Ptasi czy nie Ptasi. Tytułem wstępu często mnie pytacie, czy oprócz grania w menadżera F1 nie mam ochoty się pościgać. I tak, w F1 również się ścigam, co prawda dużo rzadziej i pewnie też kiedyś się pojawi na kanale. Ale dzisiaj, tak połowicznie spełniając wasze życzenia, dzisiaj się będziemy również ścigać, tyle że nie bolidami jednomiejscowymi, a motocyklami. Gra Raid 3. Trochę sobie już pograłem, sprawdziłem co i jak, więc jakby nie będzie to, nie będzie to dla mnie nowość. Nie wiem, czy gra nie jest troszeczkę za głośna. Zacząłem sobie karierę. Mamy tutaj również multiplayer. Możemy sobie robić jakieś weekendowe wyzwania. Możemy również jechać w trybie dowolnym, wybrać sobie jakiś wyścig. Ale na początek może spróbujmy karierę. Ja już tutaj co nieco mam odkryte. Tutaj mam 10 na 17. Nie wszystkie wyścigi udało mi się wygrać. W pierwszym byłem na drugim miejscu, w drugim wygrałem, w trzecim wygrałem, został mi czwarty i piąty. To spróbujmy ten czwarty i piąty. O! Ścigamy się. Tutaj mam tylko jedną klasę motocykli, którym mi się tutaj dobrze jeździło. Moto Gucci, Husqvarna i dwa Triumfy. Chyba tym czerwonym mi się dobrze jeździło. Sprawdzimy. Tutaj jeszcze nie jeździłem, tego toru nie znam. Gdyby ktoś pytał, jest również tryb foto. Taki trochę średni, ale jest. Jedziemy, będziemy się ścigać. Jak zwykle start fatalny. Które mamy miejsce? 10. Się tu wbić po wewnętrznej. Trochę za szeroki wyjazd. Oj, znowu za szeroko. Niestety nie pamiętam, gdzie tu się patrzy do tyłu. Tracimy jedną pozycję. Ja tutaj mocno do hamowania zyskuję. Chyba to jest tryb łatwy, z tego co pamiętam. Muszę się jeszcze bardziej wczuć w te motorki. Oj, ściąłem trochę i jeszcze wjechałem w inny motocykl. Już mamy karę. Niedobrze, niedobrze. Oj, 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 panie, ale tak to my się bawić nie będziemy. Przedzanko. Już jesteśmy tuż za podium. Znowu za szeroko. Przybraliśmy trawę. Pewnie znowu mnie któryś będzie wyprzedzać. Ale się nie damy się. Mam tą pierwszą trójkę przed sobą. Ale jeszcze mi do nich trochę brakuje. Teraz jest ostre dohamowanie. Czy tu coś zyskamy? Aaaa, i gleba.
trochę za ryzykownie. Trochę, Ptasiek, przeszarżowałeś. A 10. miejsce. Do powtórzenia. Restart. Pewnie, że chcemy. Może zmienimy sobie motor. Wolę się wbić na wewnętrzną. Chyba tu był lepszy start, ale też zapoznałem się z tym torem. Znowu trochę za szeroko. Wróciliśmy na nasze 5. miejsce. Całej szerokości toru, po to ten tor jest. Znowu kara za zcięcie zakrętu. Ewidentnie na prostej mi uciekają. Bardzo szeroko, bardzo niedobrze. Zdecydowanie trzeba zmienić maszynę. To nie jest ten motocykl, który da mi tutaj grube punkty. Znowu będzie kara. Aj, za szeroki wyjazd. No te 5. miejsce, a tu już końcówka. Końcówka toru. No dobra. Spróbujmy jeszcze raz ten wyścig, ale weźmy sobie inną maszynę. Który ma największe przyspieszenie? Ten Triumph jest lepszy, ewentualnie ta Husqvarna. Top speed 4.2, tutaj 4. Tym chyba nie jeździłem. Zobaczymy, jak tutaj mi pójdzie. Nie ma to jak kosiarka do trawy. Let's go. Może minimalnie lepszy start, ale tylko minimalnie. Ale jaki dźwięk. Już się tu chłopy rozbijają.
sobie tutaj poukładał przełożenia, może byłoby mi łatwiej, bo oni są ewidentnie szybsi ode mnie. Ale my się tak łatwo nie damy. Porozbijamy się trochę na torze. Za mną, a nawet i przede mną. Trzeba sobie zrobić przewagę na wypadek jakiegoś błędu. Na przykład tutaj, znów za szeroko. Chciałem tutaj mocno kontrować. Przewagi i ostatnia prosta. Powinno być dobrze. Brawo my i nasza kosiarka do trawy. No, to został nam ostatni wyścig. Jeszcze może ten pierwszy poprawię. Ale to na końcu. To może teraz z tą kosiarką. To jeszcze mamy moto Gucci. A jedźmy kosiarką. Cadwell Park. Tu już jeździłem, ale nie wiem, czy po tej konfiguracji toru akurat. Cóż to? Czasówka? O, jaki nawrót. Duży błąd. Spojrzałem sobie na mapkę. Może to jeszcze odrobimy. To chyba znowu jest nawrót, a może nie. Stopni zakręt. Kosiarkę do trawy ciągnie, żeby trawę kosić. Nie wiem, czy tutaj za ścięcie tego zakrętu nie dostanę jakiejś kary. Czy jakąś szansę się poprawić? Nie wiem, ile tutaj jest zaplanowanych tych okrążeń. Nie miałem jeszcze takiego wyzwania. Ale drugi przejazd na tym torze powinien być łatwiejszy. Aj, no ciągnie tą kosiarkę na trawę. Oj, ciągnie. Thank you.
zbyt szeroko. I już minimalnie tracimy. Dalszy czas. I tutaj nie potrafię w ten nawrót wjechać. Mamy drugie miejsce. Ale to nas nie satysfakcjonuje. Puszczamy gazu. No raczej też nie będzie lepszy czas. No cały czas gdzieś tu tracę tą sekundę. Chyba zbyt ciasno ten nawrót przejechałem. Jakbym wiedział, że będę się tu sam ścigał, może wybrałbym inny motocykl. No, jeszcze kara. Nie jest dobry przejazd. Jakby to zrobić? Skończ sesję. Tak, wybieramy inne miejsce. Teoretycznie mamy drugie miejsce. Ale my to sobie powtórzymy. Albo przejdziemy do innej sesji. /17. No nie jest źle. A tutaj mamy co? Super Sport 300. No to zobaczmy Super Sport 300. Tu za dużego wyboru nie mamy. Ale czy ja mogę sobie coś kupić? Mogę, jakąś Hondę CBR, Ninja. Pytanie tylko, czy mnie stać? 49 tysięcy, a ona kosztuje 8,5. Mi się ta zielona podoba. Tak, chcę kupić. Mój pierwszy motocykl. No dobra. Wydaje się, że ta Ninja jest tutaj lepsza. Ale zobaczymy, czy ptasiek będzie jak ninja.
straciłem pozycji na starcie, to już jest jakiś plus. Trochę tutaj, trochę tu przekombinowałem, ale dalej jesteśmy na pierwszym miejscu. Byliśmy. Będzie kara. Może nie. Szeroko. Mamy okrążeń 2. Ale oryginalne zcięcie zakrętu. Się pogubił. No, ninja tutaj jest za szybka. Jeżeli ja mam 8 sekund przewagi z takimi błędami. Fajny jest ten dźwięk silnika. Z 12 sekund całej przewagi wypracowałem. Sekund. No nie, no to tak, to my się z nimi ścigać nie możemy. Tutaj też też jechał ninją. Benelli. Nawet nie kojarzę tej marki. Spróbujemy. Na torze Imola. Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari. Kosówka znowu. A pomyliły mi się klawisze. No to chłop zaszalał.
nadrabiać. Lubię te Eskina i Moli. Dobre wejście w zakręt. Zdecydowanie. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, kto z was ma tę grę, że kiedyś pościgamy się większą ekipą. Ja ostatnio ją na wyprzedaży dorwałem za jakieś niewielkie pieniążki. Nie wiem, ile ona kosztuje normalnie. Tutaj prawie dobrze wszedłem w te eski. Jak się kojarzy, tor jest na pewno łatwiej. Ach. Kara. Zakręt numer 16, więc nawet jeszcze jednego krążenia nie przejechaliśmy. Ale powiedzmy, że to pierwsze okrążenie było na straty i tak, i tak. A tutaj nawet jednej gwiazdki nie mamy. Ptasiek. Full focus, hammer time. Trochę za szeroko, ale nie było tragedii. Mam nadzieję, że poprawiamy się tutaj. Czekam na czasy sektorów. Ostro. Nie wiem, czy ta gra nadaje się na live'y, bo ciężko byłoby mi tu patrzeć na czat, dlatego też tak odwlekam live'a z grania w F1. Bo tutaj jednak gra pochłania trochę więcej uwagi. Ale zobaczymy, skoro inni streamerzy dają radę, może to kwestia doświadczenia i wprawy. Skoro Max Verstappen i Fernando Alonso są w stanie w trakcie wyścigu obserwować, co robią inni zawodnicy na telebimach, no to może i Ptasiek da radę robić live'a z F1 albo z rajd. Jest w zakręt 16 i tu się gdzieś pogubiliśmy bardzo.
ptasiek, dawaj ptasiek, dawaj ptasiek. Dasz radę. Chyba spróbujemy tutaj moim ninjom jednak przejechać. Mój najlepszy czas jest 2 minuty za trzecim miejscem. A do pierwszego to jest jakaś przepaść. Spróbujmy się przesiąść na ninja. I nie wyłączyłem muzyki. Ciekawe, co powie na to YouTube. Ninja, let's go! Ja sobie strój powinienem też ubrać jakiś taki bardziej zielony. Zyskaliśmy sterowanie naszą maszyną. Kręcić odpowiedniego czasu. Toż to panie wstyd. Tak to być nie może. Dawaj ptasiek. Jakie ordynarne ścięcie. Czas. Na pierwsze miejsce to nie jest. Nawet na drugie. Na trzecie. Przynajmniej już jakiś punkcik za to będzie.
jakieś czasy sektorów, coś? Czy jadę lepszym tempem, czy nie? Trochę lepiej tutaj przejechałem to okrążenie, ale czy faktycznie okaże się w momencie pomiaru czasu? No idealnie linii nie trzymam. Wyszedłem z zakrętu. Zakręt 16. No najlepszego czasu nie będzie. Ale czy pobijemy ten czas? Nie, drugiego miejsca też nie będzie. A jest trochę lepiej. Okej. Okay. Trzecie miejsce. Ja jestem jak Fernando Alonso, nie najlepszym kwalifikantem, ale za to lepiej radzę sobie w wyścigu. I tor, którego nie lubię. Też tor z F1. Jedziemy ninjom, tamty mi się jakoś źle jeździ. Tor, który już wypadł z kalendarza. Patrzę, co tutaj można. Agresji, fast. Może nie będę tutaj mieszać. Let's go. My tu mamy nocno-wieczorny wyścig. Za szeroko, ptasiek, wyjechałeś. To nie żużel. Być kara za takie zcięcie. Jopo mi tutaj ucieka. A następni już siedzą na plecach. Myślałem, że się tam zmieszczę po wewnętrznej, ale jednak nie. Dawaj, Filipo. Filipo się dobrze broni.
Ładnie mnie tu teraz przyblokował. Ależ mi ucieka na prostych kawałkach. Trochę przekombinowałem. Szeroki tor jazdy jest tutaj całkiem dobry, w tym akurat zakręcie. No, kawałek prostej i Filipo mnie dogania. Trzeba się będzie bronić przed Filipo. Teraz ja mu ładnie zajechałem. No, z jego perspektywy to nie było ładne. Pojęcia, gdzie tu był klawisz, żeby zobaczyć sobie do tyłu, jaką mam przewagę. Widzę go tylko na mapie. Oj, tutaj możemy stracić prowadzenie przed samą metą. Alt, control. Greetings from France. No, to jest nawet very easy poziom. No, trzeba by to zmienić. Ale skoro to seria ptasi czy nie ptasi... A czy my tu możemy zmienić malowanie? Ale mnie się te malowania nie podobają. Donington Park. Strój bym sobie też chciał zmienić. Ja uciekam na prawo, bo będę się tam wbijał po wewnętrznej, w ten pierwszy zakręt. Zawodnicy sterowani przez komputer bardzo późno wychodzą z zakrętu, bardzo późno przyspieszają. To jest coś, na czym tutaj idzie zyskać i to sporo. No jak szeroko, jaki błąd. Anime.
jedźmy jak ninja, bezszelestnie podjedźmy do nich od tyłu i zaatakujmy. A na przykład tak. Final lap. A my tutaj jeszcze mamy dwóch rywali do gonienia. Bardziej kręty tor, tym większa mam szansę. Ale nie tak, ptasiek, nie tak. Masz za karę. Miejsce w ogóle mnie nie satysfakcjonuje. Jeszcze ordynarne zcięcie, widać, że się kierowca motocykla zagotował. No jeszcze raz. A czekajcie, ja sobie wyjdę z tej kariery. My Rider. Czy my tu mamy jakiegoś łysolka? No nie mamy. Nawet brody nie mamy odpowiedniej. No tu pod tym względem jest kiepsko. No, nie mam pojęcia, jaki ja kask bym chciał. Skorpiony. Ten jest ładny i zielony, a mnie będzie pasować ten zielony. Szukam jakiegoś zielonego, co by mi do mojego Kawasaki pasowało. Ah.
No może ten. Nie jestem do niego do końca przekonany. A może ten. Póki jeszcze pieniądze mamy. Buty. Jakieś zielone alpinki mamy. Nie bardzo. Dobra, powiedzmy, że jesteśmy ubrani. Chociaż ten... Nie wiem, czy ten poprzedni strój mi się bardziej nie podobał. Wracamy do kariery. Teneryfa. Jeśli chciałem powtórzyć. Ja już się tu wbijam od wewnętrznej. Ale błąd, panie, ale błąd. Ja już to widziałem, jak jechałem. Przynajmniej mamy moc. Tu jest czym wyprzedzać. Ale pięknie teraz poszedł. Ani nie spierdziel tego, bo dobiliśmy już do czwartego miejsca. Idziemy 2 minuty, a tutaj nawet jeszcze pierwszego okrążenia nie skończyliśmy. Ale tak ciężko mi dogonić tą pierwszą trójkę. Yeah.
zakręt, gdzie się wyłożyłem. Jakieś krzczone paliwo mają, ewidentnie. Teraz tu jest dużo prostych i oni mnie będą doganiać. Oni mnie będą doganiać. Ajajaj. Mały błąd. Niepotrzebnie odpuściłem. Są blisko, już są blisko. Damy radę. Ach! Ale niewiele tam brakowało. Oj, niewiele brakowało. Czekajcie, tu mam pierwsze miejsce. Tutaj mamy trzecie. No dobra, to zróbmy jeszcze to. Tylko dajcie mi chwilkę, naleję sobie herbaty. Let's go! Z naszą ninją. A już odczuwam dyskomfort w lewej ręce, czyli tu, gdzie mamy sterowanie. Nie sprawdziłem, jak się tutaj na padzie jeździ. Jeszcze stracone pozycje na starcie to jakby standard. Przeszkodził. Muszę mu oddać pozycję. Mam to miejsce. To jeszcze odzyskamy. O, tu się ładnie. Nie tak szeroko, ptasiek. Tak, to ty pozycji nie zyskasz. Rozbijamy. Chuligan ja.
Frederick Spades. Kanadyjczyk. Oby ci się syrop klonowy w kombinezonie wylał. Chociaż może nie, bo się wtedy będzie lepiej motocykla trzymał. Mi się go wywieźć. A starałem się, starałem się. Teraz to się sam wywiozłem. O, i się zagapiłem totalnie. Wyścig do powtórzenia. Tam się już zbyt pewnie tutaj poczuł. A, też ta przeszarżowałem. To jest związek przyczynowo-skutkowy. Jak się raz przeszarżuje, to potem chcę to nadrobić i nic z tego nie będzie. Powtarzamy. Szauna. Siódme. To tak naprawdę tutaj tylko ta pierwsza trójka jest taka, z którą trzeba powalczyć. Pozostali prędzej czy później. No ale jak tak będziemy jeździć... Ależ mu chamsko wyjechałem. Prawie jak Grosjean. Troszeczkę lepiej. Właśnie było trzymać tej wewnętrznej. Znowu za bardzo chcę. Jak Sergio Perez. Jajajajajajaj. No nie leży mi ten tor, nie leży mi ten tor. Znów się zagapiłem, znów za późno, znów po piasku. Jeszcze
Sankara. No i koniec. A tryb foto. Czy ktoś tam za mną jedzie? Nie. To wyjdźmy z tego trybu foto. Skup się, ptasiek. Dobrze by było przejść do innej serii. Ten Donington Park to zapamiętam na długo. A teraz spóźniłem start. Teraz nie było z mojej winy. Tak się nie bawimy, tak się nie bawimy. Za szeroko. No coś mi nie leży ten tor. Było ryzykowne. Dałem temu, który mnie wysadził z toru. Wracamy na siódmą pozycję, ale tu są tylko dwa okrążenia. Tutaj ciężko będzie się wbić na podium. Dostałem. Nie bardzo wiem za co, ale pewnie słuszną. Raz chciałem tamtą szykanę. To powinna być druga kara, ale nie ma. W siódme miejsce. Niestety są szybsi na prostej. Jak nic nie pozmieniam w mojej ninży, to nic z tego nie będzie. Okej, okay, a spróbujmy jeszcze jakąś wyższą klasą się przejechać. W trybie dowolnym. Quick Race. Co my byśmy chcieli? Który ma największą pojemność?
Patrzę, jaki ładny Ducati. O, taki czerwony. Czy chcemy na Monzę? No, jak Ferrari, to tylko Monza. 5 okrążeń. Dobra, niech będzie. Czy Ferrari, wiecie, to był skrót myślowy. Włoski motocykl pomalowany na czerwono. Ale teraz ten zielony strój to pasuje tu jak 5 do oka. Jak tym się pięknie jeździ. I ten dźwięk. Tutaj Vince'owi przeszkodziłem, ale przecież nie obiecywaliśmy sobie, że będziemy best friendami. A przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Odwijamy drugą, trochę za wcześnie. Parabolika. Prawie ptasiek, ale mi śmignął. Jaki chłop. Andrew, czy ty nie przesadzasz? Dawaj ptasiek, oni są blisko. Ach, tu nie zdążyłem zablokować. Generalnie tak się nie powinno jeździć. Ale wiecie, to tylko gra. To tylko gra. Najwyżej dostanę punkty karne, nikogo nie zabiję, siebie również, a i znowu już są blisko mnie. Okrążenie
pytanie trzecie, teraz zaczynamy. Te kręte sekcje przejeżdżać prawie że idealnie, bo oni są ciągle za blisko i na prostych mnie tak doganiają. Muszę sobie zrobić odpowiednią przewagę. Prawie że idealnie. Jeszcze sekundę kary dostałem? Czy już miałem wcześniej? Teraz się koncentruję na czymś innym. No, z tą karą to niestety zajmę trzecie miejsce. O ile w ogóle mnie już tutaj nie wyprzedzą. Ale pięknie przez parabolikę teraz przeszliśmy. Tutaj trochę za szeroko. No i na trawę. Mam dwa okrążenia, żeby powalczyć. Ja już 2 sekundy kary. Uważam, se teraz dołożył. Szykana też mi słabo wyszła. A teraz mnie tu będą gonić. Blokowałem chłopa. Jest ptaszkiem takie numery. To było całkiem nieźle. Otóż ja gram całkiem nieźle. A, są bliziutko, są bliziutko. Nie, ucieknę im na te 2 sekundy. Nie ma szans. Musi być idealne okrążenie. Trochę za szeroko. Troszeczkę.
przewagę mamy, ale to nie są 2 sekundy. To nie są 2 sekundy. No nie, to nawet nie jest 0,5 sekundy. Ajajaj, wystraszył mnie. Wystraszyli mnie. Daleko byli, bo myślałem o zrobieniu fotki. Trzecie miejsce. Ach, no cóż. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chodzi o mnie, to gra zdecydowanie Ptasi. I chętnie bym się z wami pościgał. Tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzu. Kto posiada tę grę, a może kto zakupi, i może kiedyś zorganizujemy jakiś wspólny sezon, wspólne parę wyścigów. Zobaczymy, kto jak sobie radzi na motocyklach. Mam nadzieję, że podobało wam się zobaczyć ptaśka za kierownicą, chociaż nie akurat bolidu. I może jeszcze kiedyś w tej serii się tutaj spotkamy. Za dzisiaj wam już bardzo serdecznie dziękuję, zostawcie łapkę w górę, kto jeszcze nie dał subka, zostawcie subka. I życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.